W tym filmie pokażę Ci, jak zainstalować i przetestować WordPressa zupełnie za darmo. To rozwiązanie jest świetne, jeśli dopiero uczysz się WordPressa i chcesz przetestować różne funkcje i wtyczki, lub jeśli jesteś twórcą stron internetowych i chcesz ułatwić swoją pracę. Zaczynamy. Na początek wejdź sobie na stronę Insta.wp, link do tej strony znajdziesz w opisie tego filmu. Teraz kliknij przycisk Get Started, podaj swój adres e-mail, wybierz podstawową konfigurację i wybierz sobie opcję z tego panelu. Teraz kliknij Launch Site Instantly. Gotowe. WordPress został zainstalowany. Teraz możesz skorzystać z tego linku i danych dostępu, żeby zalogować się do strony lub kliknąć tutaj Magic Login i system automatycznie przeniesie cię do zalogowanego WordPressa. Zostaniesz przeniesiony do kokpitu WordPressa, w którym możesz instalować nowe dodatki, tak zwane wtyczki, motywy i zarządzać całym systemem. Zobaczyć, jak on działa od środka, ale to nie wszystkie funkcje tego systemu. Dlaczego warto z niego skorzystać? Teraz pokażę ci inne praktyczne funkcje tego systemu. Jeśli chcesz, żeby ten komunikat zniknął, musisz potwierdzić swoje konto, wystarczy, że wejdziesz na swoją skrzynkę e-mailową i potwierdzisz twój adres e-mail. Wtedy komunikat zniknie. Żeby stworzyć własną stronę, możesz wejść sobie na Sites Add New i teraz możesz z tego panelu wybrać wtyczki, które mają zostać automatycznie zainstalowane na tej stronie. Czyli możesz wybrać, że chcesz na przykład wtyczkę Yoast że chcesz wtyczkę WP Forms, że chcesz na przykład zainstalowanego Elementora, no i tutaj możemy wybrać jeszcze WooCommerce, czyli wtyczkę do tworzenia sklepu internetowego. W tym miejscu możesz wybrać wersję PHP. Najlepiej wybrać tą najnowszą, i teraz możesz stworzyć stronę, która będzie zawierała właśnie te wtyczki. I trzecia funkcja to wykorzystanie już takich gotowych szablonów stron, które możemy sobie wczytać. Mamy tutaj na przykład online courses. Klikam sobie tutaj i klikam create site. Wchodzę sobie na moją nową stronę. I mogę zobaczyć, że w kilka kliknięć został wczytany motyw Cadence Store, i mogę sobie wejść na tę stronę i edytować go dowoli. Jeśli masz jakąś wtyczkę lub motyw, który nie jest dostępny w repozytorium, jest to płatna wtyczka, to wystarczy, że przeciągniesz ją z Twojego pulpitu, wybierzesz jedną ze stron i upuścisz ją w tym miejscu. Teraz wtyczka zostanie zainstalowana i uruchomiona. Na wybranej stronie, więc myślę, że prościej się nie dało. Tak samo można zrobić z motywem, więc warto przetestować ten sposób, jeśli masz płatne rozwiązania. Kolejna świetna funkcja dla twórców internetowych to tworzenie szablonów stron. Wystarczy, że zalogujesz się do strony, którą stworzyłeś w systemie, zainstalujesz tutaj nowe wtyczki, zainstaluję na tej stronie kilka wtyczek, na przykład WooCommerce, i mamy zestaw czterech wtyczek, które są dostępne z tego poziomu, czyli możemy sobie zobaczyć, że na tej stronie są zainstalowane cztery wtyczki. I co teraz? Wchodzę sobie do systemu InstaWP, wybieram sobie szablony i klikam Add Template. Teraz wybieram sobie jedną ze stron i klikam Next. No i teraz będzie to na przykład strona startowa. Klikam Zapisz. Teraz mogę kliknąć Add New, wybrać szablon strony startowej i stworzyć stronę. Nowa strona zostanie zainstalowana dosłownie w minutę. I będą tam wszystkie wtyczki i motywy, które znajdują się w szablonie. Jeśli tworzysz powtarzalne projekty, może to być dla ciebie ułatwienie pracy. Musisz pamiętać o tym, że strona, którą tworzysz w bezpłatnej wersji systemu, wygaśnie po 7 dniach więc po 7 dniach po prostu zniknie, nie będziesz miał do niej dostępu. Na szczęście możesz w bardzo prosty sposób przenieść ją na własną domenę, na własny hosting. Jeśli przy pomocy tego systemu stworzysz stronę, którą chcesz wykorzystać na własność i chcesz podpiąć ją do własnej domeny, no to możesz ją przenieść na dowolny hosting. Ja polecam ci hosting lh.pl. Jeśli nie masz tego hostingu, no to wystarczy, że wejdziesz w link w opisie tego filmu, zostaniesz przeniesiony do takiej strony i możesz wybrać hosting na start. Ja polecam ci do do takich prostych stron wizytówek pakiet Orange albo Kiwi, do większych projektów pakiet Mango lub Apple. Osobiście dla mojego bloga netgonet.pl korzystam z pakietu Kiwi. Pierwszy rok jest w niższej cenie, odnowienie jest w nieco wyższej, wszystko mamy napisane w cenniku. Jeśli chcesz skorzystać z dodatkowego kodu rabatowego, to wystarczy, że wybierzesz dany hosting, przejdziesz sobie do kasy i tutaj podasz kod rabatowy netgonet, dodasz ten kod do zamówienia i otrzymasz 25% zniżki, dlatego warto skorzystać z tego kodu. Po zamówieniu takiego hostingu będziesz mógł skonfigurować sobie tam nowego WordPressa. To wszystko pokazałem w moim osobnym poradniku, link znajdziesz w opisie lub na karcie w tego filmu. Jeśli masz już kupiony hosting, skonfigurowaną domenę i zainstalowanego świeżego WordPressa na własnym hostingu, to możesz przenieść taką stronę testową właśnie w sposób, który ci pokażę. Teraz wejdź sobie na More Action i mamy tutaj migrate wersję 3. Na razie jest w wersji beta, ale niedługo będzie to zmienione. Jeśli chcesz skorzystać z tej funkcji beta, no, no to musisz wejść na My Account i uruchomić tutaj program beta. Teraz wracamy sobie do stron. Wybieram sobie wersję trzecią i wprowadzam adres witryny internetowej, na którą ma zostać przeniesiony ten szablon. Wprowadzam sobie tutaj adres strona w dzień i klikam Connect. Po chwili zostaniesz przekierowany do Twojej strony internetowej, musisz podać login i hasło. No, i tutaj potwierdzić połączenie. System ukończy połączenie i możemy zatwierdzić migrację. Strona internetowa została przeniesiona i możesz z niej korzystać na własnej domenie. Teraz pokażę ci, jak wykorzystać wtyczkę do Chroma, która usprawni proces testowania nowych wtyczek i odkrywania ich możliwości. Wystarczy, że wejdziesz sobie na stronę Insta.wp, pobierzesz dodatek do Chroma, zainstalujesz go w swojej przeglądarce, wejdziesz sobie na stronę wordpress.org, w której znajdują się właśnie Wtyczki do WordPressa i teraz wyszukam jedną z wtyczek. Załóżmy, że chcę znaleźć wtyczkę typu Membership i mogę sobie przejrzeć dostępne wtyczki. Klikam sobie tutaj, i w tym miejscu pojawi się przycisk Launch, czyli mamy tutaj opcję wykorzystania tego systemu. Klikam sobie tutaj, i nowa strona z tą jedną wtyczką została zainstalowana w ułamku sekundy. Dosłownie nic tutaj nie zostało wyci wycięte, tak jak Działa to z taką prędkością, jak widziałeś. I ta wtyczka została zainstalowana na nowym, świeżym WordPressie. Mogę ją aktywować, przetestować i bez żadnego ryzyka, że ta wtyczka zaśmieci moją bazę danych, że ta strona zostanie na przykład zapomniana i potem będzie źródłem ataków na Twoim hostingu. Możesz sobie to przetestować w bezpiecznym środowisku. Kolejne miejsce, które warto odwiedzić, to ustawienia profilu. W tym miejscu możesz określić, jakie domyślne ustawienia będą miały nowe strony, czyli możesz wybrać na przykład wersję. PHP, logo danej strony, wersję WordPressa. Mamy tutaj ustawienia tej wersji PHP. To są bardziej zaawansowane tematy, ale warto sobie wybrać przynajmniej język Twojej strony na język polski. Wtedy będziesz miał właśnie wszystkie strony w języku polskim. No i możesz wybrać, które wtyczki mają być domyślnie zainstalowane na każdej stronie. Wtedy nie będziesz musiał korzystać z szablonów, będziesz miał tutaj od razu taką opcję domyślnie. Dodatkowo przy każdej stronie znajdują się opcje dla bardziej zaawansowanych, możesz zmienić wersję PHP jeśli coś nie działa, możesz eksportować stronę na LocalWP, możesz edytować bazę danych, możesz edytować kod, możesz sprawdzić sobie tutaj dodatkowe elementy. Znajdują się tutaj również zaawansowane integracje np. dostęp do SSH czy też git. Możesz to wszystko skonfigurować jeśli masz taką potrzebę. No i przejdźmy teraz do cennika, bo jak sam wiesz te strony wygasną. Chyba, że kupisz płatną wersję. Czy warto? To już zostawiam Tobie, ale chcę Ci pokazać, jak wygląda cennik tego narzędzia. Aktualny cennik wygląda następująco. Jeśli wybierzesz płatność miesięczną to najniższy pakiet jest w cenie 6 dolarów i w ramach tego możesz tutaj aktywować 5 stron, masz 5 GB miejsca na dane, możesz zarezerwować stronę, czyli wtedy jeśli zarezerwujesz taką stronę, ona nie wygaśnie po 7 dniach, tylko będziesz mógł właśnie ją zarezerwować i będzie możliwa do wykorzystania. No i poniżej znajdują się już tutaj zaawansowane operacje, które możesz wykonywać i w zależności od tego czego potrzebujesz, no to możesz wybrać droższe pakiety, jeśli zdecydujesz się na przykład po miesiącu testów, że to narzędzie jest wartościowe, no wtedy ten roczny pakiet wychodzi taniej w skali roku to jest 60 dolarów. Jeśli tworzysz dużo stron, no to myślę, że ta cena jest naprawdę symboliczna. Jeśli masz taką potrzebę, żeby tylko pobawić się tym WordPressem, poznać kilka funkcji i potem usunąć stronę. Myślę, że ta bezpłatna wersja może Ci w zupełności wystarczyć. Mam nadzieję, że to narzędzie przyda Ci się w Twojej codziennej pracy. Zostaw mi koniecznie lajka i zapraszam Cię do kolejnych filmów.